Kolejny druk. Projekt zmiany statutu miasta Krakowa, projekt Komisji do spraw reformy ustroju samorządowego i współpracy dialogu społecznego, druk numer 1522. Drugie czytanie referuje pan Dominik Jaśkowiec. Szanowni Państwo, do projektu uchwały, ja może po kolei omówię poprawki, autopoprawki, bo trochę nam tego wpłynęło. Przede wszystkim w minioną środę wpłynęła autopoprawka uchwalona przez komisję we wtorek, która tak jak już mówiłem przy okazji pierwszego czytania wcześniej, skreśla punkt 7 i obowiązki sprawozdawcze z punktu 7 przenosi do punktu 13, który otrzymał numer 12, no bo ta numeracja się zmieniała, więc jakby ujednoliciliśmy pewne obowiązki sprawozdawcze, które pan prezydent będzie nam tutaj w Wysokiej Radzie przedstawiał w formie pisemnej raz na kwartał bądź raz na pół roku. To pociągnęło za sobą zmianę numeracji. I teraz tak, po kolei omówię poprawki, wczoraj były one na komisji analizowane. Zacznę od poprawek pana Adama Migdała. Poprawka numer 3, w której pan radny chce skreślić punkt 3. Punkt 3 brzmi: oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym jest Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa o adresie bip.kraków.pl. Została przez komisję zaopiniowana negatywnie i proszę o jej odrzucenie z uwagi na fakt obowiązku wskazania przez nas takiego oto publikatora teleinformatycznego, czyli strony, gdzie ma dokumenty udostępniane będą w formie Biuletynu Informacji Publicznej w internecie. W związku z tym nie możemy tej poprawki przyjąć, ponieważ nie wypełnilibyśmy wtedy obligatoryjnego wymogu posiadania czy też wskazania tego publikatora, czyli wskazania adresu naszego Biuletynu Informacji Publicznej. Ja mam tylko pytanie, panie przewodniczący, czy mówimy o poprawce numer 3, która została numer 3 złożona przez pana Migdała i wprowadzona do autopoprawki? Nie. Jeden. Mówiłem o poprawce numer 1, która skreśla... A pan powiedział numer 3. Nie. Mówiłem o poprawce numer 1, która skreśla punkt 3. Ale powiedział pan numer 3, więc dlatego się pytam. Więc zaczynamy dobrze. Sprawdźmy stenogramy. Dobrze. Dobra. Poprawka numer 2. Tu jest propozycja skreślenia punktu 19. Punkt 19 po autopoprawce, o której mówiłem wcześniej, która zmienia punkty, brzmi: planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli. Czas kontroli to jest dodanie do paragrafu 56 ustęp 1 punkt 4 właśnie takiego ustępu. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli. Czas kontroli nie może być dłuższy niż 9 miesięcy. W przypadkach kontrola może zostać przedłużona następne 3 miesiące. Zespół wykonuje swoje obowiązki na posiedzeniach co najmniej w składzie stanowiącym kworum. To jest określenie terminów pracy zespołów kontrolnych komisji rewizyjnej. One są obecnie krótsze. My je proponujemy wydłużyć. W związku z tym komisja również zaopiniowała tą poprawkę negatywnie. Poprawka numer 3, tak jak wcześniej zostało tutaj wspomniane, została przyjęta autopoprawką, przy czym chciałem zaznaczyć, że w poprawce numer 3 mamy pewne błędy pisarskie i chciałem z tego miejsca je sprostować, tak aby w autopoprawce znalazły się i w późniejszym już dokumencie znalazły się te rzeczy wyprostowane, mianowicie paragraf powinien być pisany znakiem i po 36 po kropce właściwa komórka organizacyjna powinna być napisana z dużej litery. Z uwagi na wymogi formalne chciałbym, żeby to było w stenogramie i żeby na tej podstawie dokonano tutaj sprostowania i poprawy tych omyłek pisarskich przy przygotowaniu tekstu jednolitego. Poprawka numer 4 dotyczy skreślenia punktu 16. Punkt 16 to jest paragraf 47 ustęp 5 w brzmieniu: komisje stałe liczą co najmniej 5 radnych, w związku z tym ta poprawka, przyjęcie tej poprawki spowodowałoby wykreślenie minimalnej liczby radnych. Ja przypomnę, że minimalnej liczebności komisji, zgodnie z zasadą prawa rzymskiego, że trzech stanowi zgromadzenie, komisje powinny liczyć minimum 5 osób, ponieważ kworum potrzebne do pracy komisji trzyosobowe
właśnie w tej liczbie 5 osób to jest najmniejsza liczba. W związku z tym komisja zaopiniowała tę poprawkę negatywnie właśnie z uwagi na ten fakt, że takie wskazanie powinno być, że komisje liczą. Tak, no jeżeli jest poprawka w załączniku do projektu uchwały, wprowadza się następującą zmianę, odczytam ją, skreśla się punkt 16, zmienia się numerację punktów wynikających z prowadzonej zmiany, bo tak brzmi poprawka, a w zeszłym tygodniu przyjęliśmy autopoprawkę, która zmieniała punkty, no to ten punkt 16 właśnie odnosi się do tego punktu. Pan radny źle złożył swoje poprawki. Złożył poprawki do projektu uchwały nie uwzględniając autopoprawki, która w zeszłą środę została złożona i była prezentowana i Państwu doręczana. No niestety. Jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o poprawki pana radnego Szymańskiego, mamy dwie poprawki. Komisja poprawkę numer 2 przyjęła w formie autopoprawki. Dotyczy to uregulowania przepisu w zakresie pełnienia dyżuru z mieszkańcami i ta poprawka została przyjęta. Komisja nie opiniowała poprawki dotyczącej dźwiękowego zapisu przebiegu obrad zaproponowaną przez pana radnego Szymańskiego z uwagi na przyjęcie w formie autopoprawki mojej poprawki numer 1, która idzie też w podobnym kierunku, mianowicie wykreśliliśmy tak tutaj kontestowane słowo cyfrowy i po przyjęciu mojej autopoprawki punkt dotyczący rejestrowania przebiegu obrad Wysokiej Rady będzie brzmiał tak. Przebieg obrad jest rejestrowany za pośrednictwem urządzeń rejestracji dźwięku lub dźwięku i obrazu. Na podstawie tego sporządzany jest stenogram z sesji. Ponadto komisja nie zaopiniowała poprawki mojej numer 2, która dotyczy skreślenia punktu dotyczącego pełnienia przez radnego dyżurów. Ale on mówi, że on tam przyjął to warto. Z tym, że zaraz. Dobra, idziemy dalej. Poprawki pana Porębskiego. Ale tego Szymański. Pan radny Porębski również proponuje wykreślenie dyżurów. Tej poprawki również nie opiniowaliśmy. I poprawka ostatnia pana radnego Edwarda Porębskiego. To jest skreślenie punktu, na podstawie którego przewodniczący rady miałby prawo występowania z wnioskiem o uwzględnienie w projekcie budżetu środków finansowych niezbędnych dla realizacji zadań rady, komisji, radnych i działalności ekspertów. Ta poprawka zyskała opinię negatywną z uwagi na to, że artykuł 19 ust. 2 ustawy przyznaje przewodniczącemu prawo do organizowania pracy rady i na tej podstawie przewodniczący rady może występować do prezydenta miasta Krakowa z takimi oto wnioskami. Czy prezydent je przyjmie, czy nie na etapie projektu budżetu, to już będzie zależało od prezydenta, gdyż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym prezydent w wyłączny sposób ten projekt przygotowuje. Jeżeli chodzi o tą informację, to myślę, że tyle. Wszystkie poprawki zostały omówione. Tak jak powiedziałem wcześniej, trzy poprawki zostały przyjęte w formie autopoprawki do projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Adam Migdał, potem pan Edward Porębski, potem pan Marcin Szymański. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja może pozwolę sobie omówić jednak te moje poprawki jako dość istotne w tej zmianie statutu miasta Krakowa, dlatego że wydaje mi się, że bylibyśmy pewnym niekonsekwentnie postąpili, gdybyśmy ich nie wzięli pod uwagę.
pan przewodniczący rzeczywiście ma rację, nie wziąłem druku autopoprawki pod uwagę w odnośnie punktach. Miałem inaczej to wcześniej przygotowaną poprawkę, niemniej jednak zasugerowałem się pana przewodniczącymi poprawkami, które mi się wydawało, że są dość dobre. Proszę państwa, poprawka numer 1, którą państwo mają, dotyczyła punktu 3. I chciałbym państwu zwrócić rzecz uwagę na to, że oficjalnym publikatorem teleinformatycznym jest Biuro Informacji Publicznej w adresie WBIP Kraków. To wynika BIP, gdybyście państwo kuknęli, jak to się mówi, wpisali w internecie, to w Google'ach otrzymacie BIP z szeregu miast, całej Polski. Publikowanie informacji na temat urzędowych nie wynika z tego, czy my chcemy publikować, czy nie chcemy, czy wskażemy stronę pod tytułem, ja nie wiem, aleja jakaś tam na przykład i powiemy, że tam są nasze publikacje. Owszem, może być to jako druga publikacja, natomiast urzędowa wynikająca z innych ustaw jest strona BIP w adresie kraków.pl i dlatego uważam ten element jako po prostu nic nie wnoszący do samego statutu. Oczywiście takie ja mam wrażenie. Poprawka numer 2. Ja posłużę się tym nazewnictwem punktu 19, jaki figuruje w druku przed autopoprawką, dlatego że chciałbym państwu zwrócić uwagę na pewną rzecz. W uzasadnieniu napisałem, że dodane zapisy mówią o tym samym, a równocześnie powstają zapisy za istniejące. Proszę państwa, dodano zapis, jeżeli państwo śledzą, to zapis punktu numer 4, a 3, punkt 3 istniejący to jest opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności. Ja myślę, że to pojęcie jest bardzo szerokim pojęciem. Dodawanie punktu opiniowanie projektów uchwał Rady jest konsumowane już przez ten punkt, bo to są opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie działalności. Piąty punkt dodany, rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Radę, Komisję Rady, Prezydenta, członków komisji i inne podmioty oraz mieszkańców miasta jest bardzo zawężoną grupą, bo być może, że ktoś się znajdzie, kto powie, ale my się w tym nie mieścimy. Oczywiście konsumuje to punkt 4 i konsumuje to punkt 3, który już istnieje w obecnym zapisie. W związku z powyższym te dwa punkty jak gdyby znowu powielają pewien zapis istniejący. Mamy dodane również w tym punkcie statutu również punkt 11 w druku, rozpatrywanie spraw związanych z działalnością komisji i innych zleconych przez Radę. No wydaje mi się, że punkt dodany opiniowanie projektów uchwał Rady, punkt dodany rozpatrywanie opiniowanie spraw przekazanych przez Radę, Komisję Rady, Prezydenta, członków komisji, inne przedmioty oraz mieszkańców jest cały czas dodawanym tym samym punktu o tym samym wymiarze, a bardzo rozszerzonym trzecim punkcie istniejącym i stąd wynikła moja poprawka, abyśmy po prostu wykreślili coś, co jest takim, no powiedzmy, masłem maślanym, w cudzysłowie. Ja rozumiem oczywiście intencję pana radnego doprecyzowania pewnych rzeczy, ale może statut nie powinien często zawężać możliwości rozszerzania i pracy komisji. Przejdę do punktu poprawki 3. W załączniku do projektu uchwały wprowadza następującą zmianę w paragrafie 37 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. I proszę państwa, i ten paragraf obecnie ma bardzo taką ma takie sformułowanie. Paragraf, przepraszam, bo nie mogę się tu znaleźć, 37, nie 5. Ma takie sformułowanie. Właściwa komórka organizacyjna magistratu obsługującą Radę
ma obowiązek doręczyć radnym. Proszę Państwa, w moim odczuciu to sformułowanie jest zupełnie niepotrzebne. I ja dlatego to przeformułowałem troszeczkę i napisałem, że obsługująca radę doręcza radnym. Proszę Państwa, idąc tym tropem, można by się zastanawiać, co znaczy obowiązek doręczyć. Wszystko, co wynika z statutu, komórki obsługujące radę mają obowiązek dostarczyć. I oczywiście no, wydawało mi się, jakbyśmy potraktowali bardzo przedmiotowo tychże ludzi, te osoby, podkreślając, że oni mają obowiązek. Ja myślę, że obsługa urzędu jest taka, że ja osobiście nie widzę powodu, abyśmy podkreślali w tymże jednym punkcie statutu obowiązek wynikający. Nie, statut jest Rady Miasta, a wszystkie komórki obsługujące Radę Miasta doręczają to po prostu, zgodnie ze statutem i nic innego. Jeśli chodzi o poprawkę numer 4, w załączniku do projektu uchwały skreśla się punkt 16. Proszę Państwa, to co napisałem, dodane zapisy mówią o tym, że samym, co zawarcie jest w punkcie 3 paragrafu 47, a równocześnie ograniczają rolę i zadania wiceprzewodniczącego komisji. Bo oto z tego w tej chwili my wprowadzamy zapis, gdzie posiedzenia komisji zwołuje i obrady prowadzi przewodniczący komisji. Czyli wiceprzewodniczący już nie ma funkcji przewodzenia komisji. On ma tylko funkcję tytularną. Jest wiceprzewodniczący, w związku z tym nie może pełnić funkcji przewodniczącego żadnej innej komisji, bo już jest wiceprzewodniczącym, a statut mówi, że można pełnić jedną funkcję albo przewodniczący, albo wiceprzewodniczący. To jest jedno. Poza tym drugie, że nie bardzo widzę uzasadnienie, aby wpisywać, że na wniosek przewodniczącego rady lub składu jednej czwartej składu komisji, bo to wynika z zapisu punktu trzeciego tegoż paragrafu, który mówi, że wszystkie niewymienione sprawy rozwiązuje się w oparciu o paragrafy dotyczące Rady Miasta. W związku z powyższym. 8 minut. Jeden, panie przewodniczący, jest to ważny dokument, który zmieniamy. W związku z powyższym, dlatego pozwalam sobie na szersze omówienie tego. I to jest zawarte. Ja nie chciałbym takiej sytuacji, kiedy w pewną niezależność, bo wiecie Państwo, tutaj istotą rzeczy jest tego, że dodajemy jeszcze jedną upoważnienie przewodniczącemu. Oto przewodniczący może zwoływać w dowolnym czasie, w dowolnym momencie spotkanie komisji. Panie przewodniczący, kiwa pan głową, więc od razu odpowiem. Z tego punktu tak wynika. Proszę nie mówić, że nie, bo w pierwszym zdaniu jest zapisane: posiedzenie komisji zwołuje, obrady prowadzi przewodniczący komisji z własnej inicjatywy na wniosek przewodniczącego rady lub jednej czwartej składu rady. W drugim zdaniu dopiero pisze, że w przypadku niemożności pełnienia obowiązków równocześnie przez przewodniczącego i jego zastępcę, przewodniczący może zwołać posiedzenie komisji. To jest już drugi przypadek, w którym przewodniczący może ingerować w niezawisłość, niezależność w pracę komisji rady. I takiego punktu ja osobiście bym nie chciał, bo upoważnienie, delegacja do działania, zwoływania komisji w przypadku, kiedy nie funkcjonuje przewodniczący i jej wiceprzewodniczący, prowadzi może najstarszy wiekiem, a zwołać może 1/4 składu komisji. Oczywiście to były moje dylematy, które zawarłem w tej poprawce. Szkoda, że pan przewodniczący nie odniósł się według mojej intencji, bo myślę, że miał świadomość, czego punkty dotyczyły. Autopoprawką po prostu rzeczywiście prawnie mówiąc tak. Dlatego w związku z powyższym, ponieważ uważam, że te uchybienia są raczej znaczące i dużej wagi, wnoszę,
składam wniosek o dosłanie do projektodawcy, bo nie są to uwzględnione rzeczy w autopoprawce, a wydaje mi się dość istotne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będziemy głosować w bloku głosowań pański wniosek. Zaraz sprawdzę, jeśli pan przewodniczący pozwoli, sprawdzę, jeśli był wniosek, to rzeczywiście będzie. Natomiast bardzo proszę, pan radny Edek Poremski. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, proszę pozwolić, że się odniosę do dwóch swoich poprawek i do tego druku. W paragrafie 10 ustęp 2 punkt 1 litera wykreśla się literą o brzmieniu J, o której jest mowa. Pan przewodniczący Dominik proponuje wpisanie: występuje do prezydenta z wnioskiem o uwzględnienie w projekcie budżetu miasta środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań Rady Komisji Radnych i działalności ekspertów. W tym druku, w tej poprawce swojej napisałem oczywiście w uzasadnieniu, że artykuł 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mówi następująco. Zdaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczać do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego w przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego. Zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Drodzy państwo, i w statucie w paragrafie 10 mamy bardzo dokładnie taki zapis zrobiony. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczący, ale przewodniczący organizuje pracę Rady w tym szczególności. A. Ustalenie porządku obrad, przygotowuje zwołane sesje. C. Koordynuje realizację zadań Rady i jej organów. D. Udziela radnym pomocy w sprawowaniu mandatów. C. Deleguje radnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. F. Przewodniczy obradom Rady. G. Reprezentuje Radę na zewnątrz. I H. Wykonuje inne zadania określone ustawą, statutem oraz wskazaną przez Radę. W punkcie 2 systematycznie składa na sesję informacje o działaniach podejmowanych przez siebie między sesjami. Ja się odwołuję do tego prawa, nie to żebym się upierał, kolego Dominiku szanowny, tylko dlatego, żeby broń Boże wojewoda, żebyście przed panem wojewodą czy jego prawnikami nie musieli później czerwienić, jeżeli to przejdzie. To jest taka moja uwaga, że tak powiem, i tu mam uwagi do tego, dlatego to bardzo proszę o poparcie tej mojej poprawki, wykreślenie. Natomiast co do paragrafu 41 ustęp 3 o brzmieniu. Radny utrzymuje stałe więzi z mieszkańcami poprzez wyznaczenie dyżurów co najmniej raz w miesiącu. I tu pan radny Dominik, przewodniczący komisji, był łaskaw zauważyć, że komisja nie podjęła, nie opiniowała tego. Drodzy państwo, jest to wyraźnie zapisane. Tak samo i w moim druku jest to niezgodne z prawem, bo dekalog był zamknięty już i o tym się, że tak powiem, nie dyskutuje. To jest jakby ustawa już sejmowa i mamy tutaj wyrok sądu we Wrocławiu w tym temacie. I jeszcze zacytuję, jeżeli państwo pozwolicie, pan szanowny panie przewodniczący, króciutko, artykuł, paragraf 41, a więc paragraf 41 jest w tym zakresie 41. Radny reprezentuje wyborców przez czynny udział w sesjach i pracach organów Rady i innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub powołany zgodnie z przepisami prawa. W punkcie 2 radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami miasta oraz organizacjami, a także przyjmuje zgłoszenia, postulaty, wnioski i skargi. To jest określenie, które jest prawidłowe według ustawodawcy. Natomiast w moim uzasadnieniu jest wyraźnie napisane, że regulacja artykuł 23 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym nie stanowi dla Rady Gminy podstawy prawnej do kształtowania, rozszerzania obowiązków radnego, o którym mowa w tym przepisie. Dlatego bym również prosił państwa radnych o poparcie tych moich poprawek, żebyśmy się nie musieli przed prawnikami pana wojewody tłumaczyć. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, bardzo proszę, pan Marcin Szymański. Przypominam również państwu radnych, te poprawki, które zostały ujęte w autopoprawce, prosiłbym o pisemne zgłoszenie i rezygnację z tych poprawek.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja nie bardzo rozumiem, co się stało tak naprawdę. Dwa tygodnie temu, kiedy procedowaliśmy w ramach pierwszego czytania na temat tego projektu, tego samego dnia jeszcze podczas sesji złożyłem dwie poprawki, które są lapidarne, zwięzłe i wychodzące naprzeciw duchowi zmian zaproponowanych przez komisję, ale je doprecyzowujący, ewentualnie unikający, panie radny Poręcki, moim zdaniem niebezpieczeństwa zaskarżenia tego jednego z zapisów przez wojewodę. Mianowicie poprawka numer 1 dotyczyła dźwiękowego zapisu sesji. W zasadzie chodziło o to, myśmy na ten temat prowadzili spór w ramach komisji, żeby zrezygnować z zapisu cyfrowy zapis obrad w sesji. Napisałem bardzo lapidarnie, zwięźle i jasno. Dźwiękowy zapis, bez wskazywania w jakiej formie przebiegu obrad stanowi podstawę do sporządzenia stenogramu z sesji. Przecież to o to chodziło. Po czym pan przewodniczący Jaśkowiec złożył swoją poprawkę, która, przepraszam, no jakby spowodowałaby mniej lapidarny zapis i zamiast porządkujący wprowadzający pewien chaos i bałagan. Jakby narzuca pan przewodniczący, czy warunkuje dokonywanie tego zapisu obradami, czy też odwrotnie prowadzenie obrad prowadzeniem zapisu. To jest moim zdaniem niepotrzebne i dlatego proponowałbym tę poprawkę, tej poprawki nie uznać, uznać za to moją. I teraz co się dzieje dalej? Ja składam też dwa tygodnie temu poprawkę numer 2, którą później w swojej łaskawości pan przewodniczący, za co dziękuję, uznaje i włącza jako część autopoprawki. I to byłoby, dzisiaj wnioskując o wycofanie przeze mnie tej swojej autopoprawki, byłoby to do przyjęcia oczywiście, byłoby to logiczne, gdyby nie to, że w tej autopoprawce pan konsumuje poprawkę radnego Migdała, zgadzam się z tym, oraz swoją tę pierwszą właśnie. Więc nie wiem, czy to jest kwestia ambicjonalna, czy nie, czy jakaś inna, natomiast obstaję przy tym, że moje poprawki porządkują. Z drugą się pan zgadza. Pierwsza jest lapidarna i porządkująca i wychodząca naprzeciw duchowi zmian. I jej nie wycofuję i proszę o jej przyjęcie. Druga natomiast pozostaje w pewnym konflikcie z opinią pana przewodniczącego Poręckiego. W tym brzmieniu, które ja zaproponowałem, korygując zapis pierwotny, nie narażamy się na podobny wyrok, czy też odwołanie się do wyroku WSA we Wrocławiu, zaskarżeniu przez wojewodę, ponieważ zapis jest wystarczająco lapidarny, żeby nie było podstaw do zaskarżenia, natomiast daje pewne obostrzenia, czy też sugeruje nasze notabene oczywiste zachowanie jako radnych w kontekście kontaktu z wyborcami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Dominik Jaśkowicz. Szanowni Państwo, wszystkim od strony formalnej. Autopoprawka poza autopoprawkami zgłaszanymi do budżetu staje się integralną częścią projektu i nie można jej wycofać. W związku z tym autopoprawką objęliśmy te trzy poprawki. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, które tutaj mówiłem, technicznym, dotyczącym poprawki numer 3 pana radnego Migdała, czyli tam chodziło o to, żeby te błędy pisarskie skorygować, ale to myślę, że z tym nie będzie problemu. Natomiast co do poprawek, ja może powiem tak, pana radnego Migdała. Problem z poprawką numer 2 i z poprawką numer 4 jest taki, jest problem formalny niestety, że pan wskazuje na punkty. Z uwagi na przyjęcie autopoprawki we wtorek i jej przekazanie państwu w środę dwa tygodnie temu, te punkty uległy zmianie. Pan nie podaje treści zapisów, które chce pan wykreślić, tylko numer punktu. I z powodów formalnych my nie możemy tego rozpatrywać tak, jak to pan tu przedstawił, czyli treściowo, bo my nie wiemy, nie znamy pana intencji. To może być podważone przez prawników i to może być podważone przy dalszym procesie legislacyjnym związanym z uchwalaniem statutu. No niestety, gdyby pan podał treść, no nie byłoby problemu, wtedy byśmy się nad tym zastanawiali, czy faktycznie tak jest. Natomiast co do biuletynu informacji publicznej, co do punktu trzeciego, mamy obowiązek wskazać miejsce,
które stanowi oficjalny teleinformatyczny publikator dokumentów związanych z udostępnieniem informacji publicznej. I my wykonujemy tutaj, być może jest to oczywiście za dużo, tak, przez to ten statut staje się może zbyt obszerny, no niemniej jednak my wykonujemy pewnego rodzaju delegację ustawową. I pewien obowiązek wynikający z przepisów prawa, dlatego również nie mogliśmy tej poprawki inaczej zaopiniować, bo wtedy byłoby możliwość podważenia zapisów, że nie wskazaliśmy tego oficjalnego publikatora informacji publicznych, do którego obowiązek mamy. Co do poprawki pana radnego Szymańskiego, to chciałem zauważyć, że między innymi przez tą kamerę obrady sesji są również rejestrowane za pomocą obrazu. Pan mówił tylko o dźwięku, w związku z tym moja poprawka, która została przyjęta autopoprawką, powoduje również, nadaje również możliwość rejestracji za pomocą obrazu sesji na tej podstawie sporządzenia stenogramu. Skoro już faktycznie rejestrujemy ten obraz, to niech to będzie sformalizowane. Pan mówi tylko o dźwięku. Co do poprawki pana radnego Edwarda Poremskiego dotyczącej już mówię, wykreślenia możliwości wystąpienia do prezydenta przez przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z wnioskiem o uwzględnienie w projekcie budżetu miasta środków niezbędnych na realizację zadań Rady Komisji Radnych z działalności ekspertów. To właśnie danie takiej możliwości, takiego uprawnienia wynika z artykułu 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i też prawa do organizowania pracy Rady, no bo ten artykuł nadaje prawo organizowania pracy Rady Przewodniczącemu. I na tej podstawie zaproponowaliśmy nadanie takiego upoważnienia, które w naszym mniemaniu, a także zgodnie z opinią prawną pozytywną do projektu uchwały, nie powoduje naruszenia kompetencji prezydenta miasta Krakowa do wyłącznego prawa tworzenia projektu budżetu, ponieważ wniosek, czyli prawo wnioskujące, nie jest tożsame z tym, że prezydent musi się zgodzić, to dalej zależy od niego, czy ten wniosek uwzględnić, czy nie. Czyli nie wchodzimy w obręb kompetencji prezydenta, ponieważ wniosek nie jest narzuceniem kompetencyjnym, nie jest narzuceniem decyzji prezydentowi. Jeżeli chodzi o te przepisy, które pan tutaj chciał wykreślić swoją poprawką, a z uwagi na tą zmianę numeracji, zmianę numeracji nie jest to możliwe, to no, stumina nie wziąłem sobie, sekundeczkę tylko sobie. Przepraszam. To punkt 19, który pan chciał skreślić, to są zadania komisji. Tu są wymienione zadania komisji, które stałe komisje mają i generalnie my nie uważamy, że powinno się wykreślać ze statutu katalogu zadań komisji, ponieważ to może później podważyć czy też być spowodowane brakiem delegacji do podjęcia działań przez komisję. Stąd ten katalog rzeczy, które daje mocne uprawnienia i mocne narzędzia do działania komisji. Faktycznie nie chcielibyśmy tej pracy usprawnić. Natomiast jeżeli chodzi o drugą rzecz, na którą pan zwrócił uwagę, to ja odmiennie interpretuję zmianę paragrafu 47 dotyczącą zwoływania posiedzeń komisji, ponieważ posiedzenia komisji zwołuje i obrady prowadzi przewodniczący komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego rady. Czyli przewodniczący rady ma jedyne prawo zwrócić się z wnioskiem do przewodniczącego komisji o zwołanie komisji. Zakładam, że mogą istnieć jakieś sprawy ważne, które będą znane
czy będą znane i będą do informacji przewodniczącego Rady, a być może na przykład pan prezydent poprosi pana przewodniczącego o takie zwołanie komisji, czy wystąpienie z takim wnioskiem, że przewodniczący Rady będzie o to wnioskował do przewodniczącego komisji. Czyli że mamy znowu słowo wniosek, w związku z tym rozumiem, że przewodniczący komisji będzie miał prawo odmówić realizacji takiego wniosku, bo jest to jedynie postulat. Druga sprawa dotyczy, i to jest drugie zdanie, w przypadku niemożności pełnienia obowiązków równocześnie przez przewodniczącego komisji i jego zastępcę, przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie komisji, przewodniczyć jej obradom, bądź wyznaczyć członka komisji do jej prowadzenia. Po co zostało to sprowadzone? Z uwagi na to, że komisja budżetowa, mieliśmy taki przypadek, że nie mogło się odbyć posiedzenie komisji budżetowej w tej kadencji, ponieważ komisja nie miała wyznaczonego wiceprzewodniczącego, a pan przewodniczący nie mógł zwołać komisji. Jednego, no pan przewodniczący był akurat w szpitalu, nie mogły zostać zaopiniowane zmiany budżetowe. W związku z tym na podstawie tego przypadku, on faktycznie jest incydentalny, wprowadziliśmy taki zapis, który pokazuje, co w takiej sytuacji należy robić. Ja przypomnę, że bez opinii komisji dotyczącej zmian w budżecie Wysoka Rada nie może głosować projektów zmian w budżecie. W związku z tym na tej podstawie tego jednego incydentalnego przypadku wprowadziliśmy zapis taki, który pozwala w takiej sytuacji, kiedy i przewodniczący, i wiceprzewodniczący jest, nie może zwołać i prowadzić posiedzenia, wiceprzewodniczącego może nie być powołanego, to przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie komisji, wyznaczy i samodzielnie prowadzić, bądź wyznaczyć innego członka komisji do tego, aby takie posiedzenie prowadził. Jest to zapis, jest to tak zwany bezpiecznik w sytuacji, kiedy komisje muszą wydawać opinie, bez których nie możemy procedować danych druków. Dotyczy to konkretnie komisji budżetowej i tego wydarzenia, które miało miejsce w roku 2011. Także z uwagi na powyższe komisja przyjęła tak, jak to przedstawiłem w opinii i proszę o głosowanie w sprawie tych poprawek zgodnie z wnioskiem komisji. Myślę, że tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko poinformować państwa i pana przewodniczącego, że nie miał racji. Głosowanie można odbyć lub w pierwszym czytaniu, lub w drugim, jeśli taki wniosek padnie, tylko musi być inna treść zadana w projekcie zgłoszeniowym. A więc jeśli takowa będzie, będziemy głosować projekt w bloku głosowań. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze głos zabrać? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania projektu według druku nr 1522. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.